władz różnych krajów. Niestety, przeglądając te wszystkie programy, nie udało mi się znaleźć ani jednej gminy polskiej, która by brała udział w tym programie, a szkoda, ponieważ programy te są forum, na którym są wymieniane i doświadczenia praktyczne, i programy te też pomagają w uzyskaniu pieniędzy unijnych na wprowadzanie tych nowych idei, jeżeli chodzi o ochronę przeciwpowodziową. Państwo widzicie, to jest nasz projekt, to jest Royal Bank of Scotland. Jak Państwo widzicie, te tereny zalewowe mogą mieć formę bardzo atrakcyjną w sposób, w jaki mogą być wkomponowane w krajobraz i jednocześnie zaprzęgnąć procesy, naturalne procesy ekologiczne w systemy antypowodziowe. To jest inny przykład z Singapuru, nie nasz, ale to obrazuje bardzo dobrze też tendencję na świecie, jaka jest pomiędzy zmianą tych wybetonowanych koryt rzek, które tylko odprowadzały wodę, w miejsca, które stają się integralną częścią funkcjonowania miasta. Są to najczęściej tereny rekreacyjne, ale także estetycznie one zmieniają swój wygląd. Natomiast chciałem Państwu pokazać projekt, na którym pracowałem w Chinach. Jest to projekt, który obejmuje strefę, która się nazywa Binhai New District. Jest to o tyle interesujące dla naszej konferencji, gdyż był to projekt, który powstał na terenie, prawdę mówiąc, nie wiem, jak tutaj wskaźnik użyć. Powstał na terenie starego portu i obejmował, to jest obszar 300 km kwadratowych, więc myśmy zaczęli od, dziękuję bardzo, myśmy zaczęli od naszym pierwszym zadaniem było opracowanie dla tego obszaru 300 km kwadratowych programu ekologiczno-krajobrazowego, założenie takiej struktury, na bazie której lokalne władze mogłyby zacząć pracować nad strukturą urbanistyczną, która by została wpleciona w te systemy zielone. Dużym problemem na tym terenie było to, że ponieważ tu mamy ujście rzeki Hai i tutaj występuje problem dosyć podobny jak czasami w Gdańsku, ponieważ ich problem polega na tym, że w momencie, jeżeli mają dosyć dużą falę schodzącą wzdłuż rzeki, a jednocześnie mają wiatr od lądu, to nie mogą otworzyć tutaj tych śluz wodnych. I w tym momencie występuje zagrożenie powodziowe, ponieważ woda przychodzi, nie może ujść. W momencie, gdyby oni otworzyli te śluzy, to ta fala powodziowa jeszcze większa by im weszła z morza. To jest, z tego co pamiętam, to w Gdańsku to się cofka nazywa. Myśmy zaproponowali na bazie dosyć skomplikowanego i starego systemu kanałów. Te zielone linie są wzdłuż kanałów, które tam istnieją od 2000 lat, byśmy zaproponowali system, który by akumulował na całym obszarze i rozprowadzał tą wodę, która przychodzi z tą falą powodziową, tak żeby nie zagrażała miastu. Jednym z elementów tej propozycji była remeandryzacja kanałów, które były tylko prostymi kanałami. My zaproponowaliśmy ich remeandryzację i renaturalizację, żeby roślinność, która będzie pomiędzy wałami, które zresztą żeśmy rozsunęli, znowu działa jako gąbka, ale nie tylko działa, tylko także jako element oczyszczania biologicznego. Jak Państwo wiecie, u nas w wielu przypadkach, jeżeli z hydrologami się rozmawia o obsadzaniu międzywala drzewami, krzewami, spotyka się to z gigantycznym oporem. Mamy nawet
ustawodawstwo, które zabrania nam tego. Natomiast, no jak widzimy na przykładzie Warszawy, czasami jeżeli mieszkańcy zdecydują, że chcą mieć drzewa pomiędzy wałami rzeki, to może to mieć miejsce. Więc po zrobieniu tej takiej szerokiej struktury ekologiczno-krajobrazowej dla 300 km2, żeśmy też zaproponowali pewne strategie, jak przyszłe miasto powinno funkcjonować, jeżeli chodzi o zagospodarowanie wody opadowej. Myśmy zaproponowali, że po pierwsze zainstalowali wszędzie, gdzie mogą, dachy zielone i deszczowe ogrody, i żeby ta woda z tych ogrodów spływała systemem ogrodów bagiennych i kanałów, gdzie byłaby stopniowo czyszczona, dopiero by spływała do rzeki. Także myśmy próbowali wydłużyć tą drogę, którą woda odbywa od momentu, kiedy spadnie w mieście, a dostaje się do rzeki, jak najdłużej. Jeszcze do tego żeśmy zaproponowali ponowne użytkowanie tej wody do nawadniania w mieście. To był jak gdyby końcowy efekt naszej pracy, jeżeli chodzi o 300 km2 Binhai New District, razem z tkanką miejską. Te białe miejsca to jest miasto, które w przyszłości ma tam być. Miasto jest, powinno, tam powinno, planuje się, że zamieszka około 12 milionów osób. Następną częścią naszej pracy było zejście do mniejszej skali. Mniejszej, to znaczy 32 km od ujścia rzeki Hai w górę. To głównym zadaniem naszym było wplecienie rzeki i zrobienie z niej zielonego serca miasta. Ze względu znowuż na elementy przeciwpowodziowe, wzdłuż całej rzeki, na większości z tych 32 km2, istniał 2-metrowy betonowy mur, który skutecznie oddzielał przyszłe tereny miejskie od rzeki. Więc naszym głównym zadaniem było to, żeby fizycznie i funkcjonalnie połączyć rzekę z miastem. Myśmy zaproponowali swoistego rodzaju scenariusz dla całej rzeki z różnego typu miejscami, natomiast większość tych miejsc nadbrzeżnych w 30 lub 40% była tak projektowana, żeby w 30 lub 40% w momencie, gdy powódź nadchodzi, była zalana, żeby też nie było potrzeby tych wysokich 2-metrowych ścian, żeby one mogły być obniżone i ta łączność funkcjonalna i fizyczna z miastem była polepszona. Tylko kilka przykładów miejsc, jakie zaproponowaliśmy. Jest duży ekologiczny park bagienny, który miał spełniać funkcje edukacyjne, ale także właśnie te antypowodziowe, a także jest on umieszczony na dosyć ważnym szlaku migracji ptactwa wodnego, więc jak gdyby wspomagał ten cały system ekologiczny. Zaproponowaliśmy też system farm miejskich, gdzie Chińczycy są bardzo zainteresowani w ogóle ideą farm miejskich, ponieważ szczególnie po tej generacji dzieci, które nie miały rodzeństwa, im zależy na tym, żeby te więzi społeczne, szczególnie z generacją dziadków, jakoś powiązać, i oni widzą te farmy miejskie jako takie forum, gdzie te różne generacje mogą ze sobą rozmawiać, pokazywać, jak życie może kiedyś wyglądało, a jednocześnie odbudowywać sens społeczności w miastach. Dla mnie cała idea farm miejskich w Polsce, ja zawsze już na kilku konferencjach mówiłem, że nasi studenci bardzo często mówią o farmach miejskich i na pracach dyplomowych niektórych wydziałów architektury widzi się wieżowce, gdzie mamy farmy na 20 czy 15 piętrach. Natomiast ja mówię, że my farmy miejskie w Polsce już mamy, bo mamy ciągle jeszcze istniejący system działek pracowniczych. Natomiast nikt się nie zastanawia nad tym, jak te wartościowe kulturowo i historycznie, a także przestrzennie tereny, zamiast sprzedawać deweloperom, jak je skutecznie wkomponować w otwarte przestrzenie miejskie, tak żeby cała ludność miasta mogła z nich korzystać. Ta dyskusja nawet się
większym stopniu nie zaczęła i niestety jak w Warszawie na przykład te działki, które istnieją często w samym centrum miasta, powoli znikają, no, ale to na temat farm miejskich w Polsce. Zaproponowaliście mi też tereny wystawowe, gdzie wystawy ogrodnicze, zaproponowaliście mi wystawy ogrodnicze, wystawy sztuki, jakieś formy zaangażowania lokalnej ludności właśnie w tego typu działalność. To był jak gdyby większy obraz, te 32 km wzdłuż rzeki, natomiast potem przystąpiliśmy do mniejszego, czyli do pracy nad nową dzielnicą finansową dla północnych Chin i to jest obszar 300 hektarów. Dzielnica ta jest zaplanowana jako nowe centrum finansowe i jest obecnie budowana. Jest jej pierwsza faza, pierwsze